Jak wybrać bieliznę, będąc w ciąży? Na co zwrócić uwagę? To jest bardzo ważny moment w życiu kobiety, kiedy każda pani powinna zadbać o swój biust. Koło 12 tygodnia piersi zaczynają się powiększać. Jest to odpowiedni moment, żeby dobrać właściwy rozmiar biustonosza. Więc pierwszą ważną rzeczą jest to, żeby dobrać obwód, który ciasno przylega pod piersiami, ponieważ zbyt luźny obwód powoduje, że biustonosz nie jest w stanie utrzymać ciężaru piersi. Ekspertka pobierze naszą miarę, dobierze nam prawidłowy obwód i rozmiar miski, tak żeby piersi mieściły się w całej miseczce, a fiszbina okalała całą pierś. Jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ zbyt krótka fiszbina powoduje to, że czujemy ucisk, czujemy dyskomfort, piersi przesuwają nam się pod pachy, więc taki biustonosz, już typowy biustonosz do karmienia należy dobrać już po 6 miesiącu ciąży. Firma Cake robi bieliznę od miseczki B. Od miseczki B do miski J, więc jest to bardzo szeroki zakres cechy, które posiada ta bielizna, więc to są wzmocnione ramionczka, podszyte bawełną, która dla naszej wrażliwej skóry jest bardzo miła. Ramionczka te nie wrzynają nam się. Tu mamy przykład, że takie szersze ramionczka mogą też być bardzo atrakcyjne, nawet kiedy wystają spod bluzki. Oczywiście, tym bardziej, że no, karmimy dziecko często, co 3 godziny i no nie unikniemy momentu, kiedy ta bielizna nam się pokaże, szczególnie latem, kiedy jesteśmy bardziej rozebrane, jest gorąco. Drugim ważnym elementem jest klips, który odpinamy w momencie karmienia. Ta bielizna jest piękna w każdym detalu. Tutaj pod miseczką pokazuje nam się taśma podtrzymująca ramionczko, która jest również wykończona bardzo ładnym detalem w kropeczki. Wykończony biustonosz jest bawełną, która jest bardzo delikatna, miła. Szwy są ukryte, także nie powodują one podrażnień. Taśma obwodu również jest podszyta bardzo miękką bawełną. Zwracamy na to uwagę, aby ta moc regulacji była duża. Zapinamy na środkowe haftki, po to, żeby mieć możliwość regulacji. Jeżeli się okaże, że jeszcze w tych ostatnich tygodniach nasz obwód się powiększy, mamy możliwość przepięcia o kilka centymetrów, a po porodzie możemy zmniejszyć o dobre 5 centymetrów, 6 centymetrów. To jest bardzo wygodne, bo unikniemy kupowania kolejnego biustonosza. Mhm. Firma Cake charakteryzuje się fiszbinami tytanowymi. Są to fiszbiny, które są bardzo elastyczne, giętkie, pod wpływem ciepła wyginają się. Są bardzo komfortowe podczas noszenia i praktycznie się ich nie odczuwa. Bielizna bezfiszbinowa również można ją nosić na co dzień, ale ona głównie jest stworzona do karmienia nocą lub też dla pań podczas ciąży, których no, biust się bardzo powiększył, jest bardzo wrażliwy i warto wówczas w nocy również spać w biustonoszu. Oczywiście do każdego z tych biustonoszy możemy dobrać doły. Tak, które również mają te charakterystyczne detale, różowe wykończenia, no akurat w tym przypadku koronka, wszystko jest ładnie podszyte taśmami, nie powoduje żadnych otarć. Ta bielizna jest bardzo elegancka i ma dużo dodatków, a jeżeli w nocy chcemy karmić i potrzebujemy czegoś prostego, wygodnego, to co pani proponuje? Mamy propozycję w postaci koszulek. Te koszulki można już stosować w czasie ciąży. Mamy regulację ramionczek, odpinane klipsy. Firma Cake również stworzyła piękne koszulki dla pań w ciąży, które mają tutaj oczywiście dużo, dużo miejsca na rosnący brzuszek. Z tyłu również mamy taką ładną tutaj linię podkreślającą kształty. Posiada klipsy, które służą do karmienia.